2 sierpnia 1988 roku zmarł Jonasz Sztern, wybitny malarz, grafik, rysownik i scenograf. Studiował na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był współzałożycielem pierwszej i drugiej grupy krakowskiej. Współpracował z teatrem Krico. Po wojnie był profesorem i kierownikiem pracowni malarstwa na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych. Przed wybuchem II wojny światowej jego twórczość związana była z kierunkami awangardowymi – kubizmem, ekspresjonizmem i abstrakcją. Okres II wojny światowej był dla niego wybitnie traumatycznym przeżyciem, co w sposób ogromny wpłynęło na powojenną twórczość artysty. W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajduje się kompozycja abstrakcyjna, która w sposób pośredni nawiązuje do masowego grobu, śmierci, rozkładu materii. Tworzą ją przyklejone do płótna rybie i zwierzęce kości. Obraz, który jest odbiciem koszmaru wojny, w prosty sposób opowiada losy artysty. Od jesieni 1941 roku Sztern przebywał jako więzień w getcie lwowskim. 2 lata później dwukrotnie uniknął śmierci. Raz uciekł z transportu wiozącego Żydów do zagazowania w Bełżcu, natomiast drugi raz ocalał z egzekucji 5000 Żydów w wąwozie janowskim. Uniknął kuli, przewracając się chwilę wcześniej, zanim padł strzał. Przeczekał pod zwałami ciał rozstrzelanych, a następnie pod osłoną nocy wydostał się z wąwozu. Postanowił uciec na Węgry, gdzie znalazł się pod opieką Komitetu Obywatelskiego do spraw opieki nad polskimi uchodźcami na Węgrzech. W 1964 roku zdecydował się stanąć w miejscu, gdzie miał zginąć. Przybył do wąwozu janowskiego. Przeżycia towarzyszące tej wizycie znalazły ujście w jego obrazach.